Was w kolejnym odcinku recenzji Figurek Koni. Dzisiaj sobie dla Was recenzję klatrzy arabskiej z zestawu z zagrodą na koni z firmy Sztajs 2016, z tego co mi się wydaje. Nazywa się ona Aleksja i jak widzicie jest maści, moim zdaniem, jeleniej. Z racji tego, że nie ma pręgi grzbietowej, no to jest to maść jelenia. I zresztą jest ona jaśniejsza od włany, więc to na pewno jest ta maść. Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo ładna klacz, bardzo mi się ona podoba. Podoba mi się też ta jej grzywa, tutaj się nawet takie barkoczyki z czerwoną wstążką, bardzo fajnie to wygląda. I moim zdaniem bardzo fajnie wygląda w tym zestawie. Tak samo bardzo podoba mi się jej podobieństwo do źrebaka. I uważam, że ta klaczka jest naprawdę bardzo fajna, także jeżeli się zastanawiacie nad tym zestawem, no to polecam Wam go, bo jest naprawdę fajny. Mam dla Was jeszcze porównanie z drugim malowaniem tej klaczy. Jest to tym razem wersja na rasę Pintabian. Jak widzicie, ta klacz druga ma na imię Camellia. I moim zdaniem też obie te klacze są bardzo ładne. Ale jednak gdybym miała wybrać, którą z nich wolę, to zdecydowanie wybieram tą z zestawu, ponieważ zdecydowanie bardziej mi się podoba niż ta klacz Pintabian. To by było wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli Wam się spodobało, no to zostawcie łapki w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz oraz zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. Jeżeli chcecie zobaczyć recenzję klatrzy Pintabian, którą mogliście zobaczyć również w tym filmie, no to linkę zostawię Wam w opisie. Tak samo tam również znajdziecie poprzednie recenzje koni arabskich. Oraz te, które dopiero będą. Oczywiście moje media społecznościowe oraz sprzęt, którym nagrywam i montuję każdy film. No, także wszystko to znajdziecie w opisie. A ja teraz się z Wami żegnam i widzimy się jutro.